Pani marszałek, Wysoki Sejmie, rządowa kroplówka, czyli miliardy z budżetu państwa trafią do samorządów jeszcze w tym roku. Kwota 10 miliardów złotych została ujęta w nowelizacji ustawy okołobudżetowej na 2024 rok. Dzięki temu wsparciu gminy, powiaty i województwa będą mogły poprawić płynność finansową. 8 miliardów zostanie przyznane JST proporcjonalnie do udziałów we wpływach z podatku PIT, a 1,8 miliarda będzie stanowić uzupełnienie subwencji dla gmin o najmniejszych dochodach. Wspieramy polskie samorządy, bo to fundament państwa i samorządowcy bardzo czekają na to wsparcie. W dniu Świętego Mikołaja, 6 grudnia, który obchodzimy dzisiaj, życzę wszystkim polskim samorządom więcej takich prezentów. Dziękuję.